Witam serdecznie, kochani, spod znaku wagi w tym czytaniu kartorota na nadchodzący miesiąc, na październik 2024, a także jestem wagą, jestem bardzo ciekawy, co tutaj karty powiedzą. Moi drodzy, jeżeli chcecie się ze mną skontaktować w sprawie może postawienia prywatnego czytania, jest w opisie filmiku kontakt do mnie, ale my już zaczynamy od postawienia dwóch ważnych kart. Pierwszej, która będzie mówiła o dominującym wpływie w tym czasie, i to jest As Buław, tak? Czyli mamy właśnie przedstawienie tego, co będzie nas najbardziej zajmowało, co będzie także nam najlepiej szło i będzie takim głównym elementem w tym miesiącu, który potem wyciągniemy i będziemy o nim pamiętali pewnie często. As Buław nie jest zupełnie zły. I mamy także wagi, kartę cesarza, jeżeli chodzi o wasze zdrowie i samopoczucie, tak? Więc karta cesarza także nie jest najgorsza, ale trzeba będzie tutaj skomentować pewne rzeczy. Zaczynamy jednak od tego dominującego wpływu, moje drogie wagi. I karta Asa Buław mówi o osiągnięciu czegoś konkretnego. Tak, będziemy nastawieni na osiągnięcie pewnej rzeczy, na może wygładzenie pewnych spraw, pozałatwiania jakichś spraw. Prawdopodobnie przy Asie Buław jest to mowa o jednej konkretnej jakiejś sprawie, która będzie nam tutaj może nie tyle ciążyła, ale będziemy chcieli, żeby ją albo doprowadzić do końca, albo żeby się nam udała. Wiecie, potrzebujemy tutaj tego trochę sukcesu, ale ten As Buław właśnie mówi, że mamy wszystkie potrzebne narzędzia, żeby tak się w październiku stało, wagi, tak? Więc zobaczymy jeszcze, jak na resztę rozkładu będzie to rzutowało, czy będzie można to do tego czegoś odnieść. Karta cesarza w kwestiach zdrowia, samopoczucia, wiem, że bardzo ważny temat. Cesarz mówi o tym, że będziecie w dobrych siłach, w dobrym samopoczuciu, takiej wytrzymałości i takiej ostrości umysłu, ale co jest super, tak? To nie jest tylko się cieszyć, tak? Cesarz z reguły to taki twardy jest. Nawet, no tutaj nawet jest przedstawiony tak bardzo żywiołowo, pomimo tego, że siedzi. Kochani, cesarz mówi jednak także o tym, że powinniście zastanowić się tu teraz, wagi, ja teraz też się zastanawiam i dobrze wiem, o co mi chodzi, że trzeba zrobić jakąś rzecz dla siebie, tak? Trzeba zadbać o swoje dobro, trzeba zadbać o swoje samopoczucie, co najczęściej w tym wypadku wskazuje na to, że warto by było jakieś badanie sobie umówić, tak? Pójść właśnie, przebadać sobie, nie wiem, może krew, może w końcu do lekarza trzeba się przejść w jakiejś sprawie, bo już tam rok minął, pójść do dentysty. Takie rzeczy. Zastanówcie się, co tak wam już troszkę w ostatnim czasie, no, minęło tego czasu i co by warto było sprawdzić. Moi drodzy, patrzymy teraz na rozkład główny, na sprawy materialne, będą sprawy związane z waszymi planami, przedsięwzięciami teraz właśnie stawiam, potem zapytam o sprawy miłosne, dużo rzeczy. Moi drodzy, jak ja stawiam te karty, możecie teraz chwilkę poświęcić, żeby dać tą łapkę w górę, może nawet zastanowić się, czy byście chcieli skomentować rozkład, może zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, tak? Tak? To naprawdę pomaga w rozwoju kanału. A teraz ja kończę stawiając karty na część związaną z kontaktem z bliskimi, rodziną, otoczeniem. Ogólnie mogę wam powiedzieć, kochani, nie jest źle. Jeżeli chodzi o sprawy związane z sytuacją waszą materialną. As denarów, trójka buław i dziesiątka buław także. Ja sądzę, że ten as buław może właśnie w tej sprawie tutaj dominować i na to rzutować. Karta trójki buław mówi o tym, że nastanie teraz w październiku coś, tak, co
Miało może być już jakiś czas temu, albo liczyliście, że będzie jakiś czas temu, może stwierdziliście, że kiedyś to zrobicie, wcześniej to, tym się zajmiecie, ale dopiero teraz na to zwrócicie uwagę, jak wskazuje ten as buław tutaj, tak, tego dominującego wpływu, więc będzie albo, wiecie, nadchodzący też taki początek, czy wydarzenie, na które się zbierało od dłuższego czasu. Jeżeli ktoś na przykład czeka na rozpoczęcie pracy w październiku, no to jest idealny przykład, tak? Tu wydaje się też, że jeżeli szukacie pracy, i dlaczego mówię, że tutaj prawdopodobnie się to powiedzie, mamy asa denarów, który wskazuje na to, że uzyskamy to, czego chcemy, tak? To ten ambicje, ten taki cel konkretny osiągniemy, który mamy w tej sferze zawodowej, czyli zrobimy wszystko to, co, czyli uzyskamy wszystko to, co sobie postawimy jako cel, tak, w tej naszej sferze materialnej. Więc kochani, jeżeli jesteście faktycznie na etapie szukania pracy w październiku, przynajmniej planujecie to robić, tak, to widać, że jest możliwość uzyskania właśnie, bo to będzie cel, żeby uzyskać tą pracę. Umówicie się na jakieś rozmowy, przejdziecie tę rozmowę, uda wam się i będziecie już mieli umówioną pracę na przyszłość. Dziesiątka buław jest czymś, co spina to wszystko. Z jednej strony wskazuje, że może faktycznie październik będzie takim pracowitym miesiącem, tak? Będą rzeczy do zrobienia, którymi będziecie się zajmowali. Będzie może ich troszkę więcej niż zwykle, ale wydaje się, że te obowiązki, tak jak obowiązki w pracy, jak i poza pracą, one będą w dużej mierze wynikały z was. To wy będziecie chcieli, żeby te rzeczy się działy i będziecie w nie wkładali energię i swoje skupienie, działanie, które też będzie przynosiło te efekty. Więc ten efekt, osiągnięcie tej ambicji jest wynikiem waszej ciężkiej pracy. Tak samo to poszukiwanie na przykład nowego zajęcia, nowej pracy jest właśnie wynikiem tej energii, którą włożycie w to poszukiwanie. Bardzo, bardzo fajnie pod tym względem. Ja jeszcze zapytam tutaj karty, czy one nie mają czegoś do powiedzenia dodatkowego, ale mamy trójeczkę pucharów. Trójeczka pucharów mówi, że będziecie jeszcze się cieszyć z tych efektów, które osiągniecie w październiku, tak? W tej sprawie materialnej, więc osiągnięcie najwyraźniej tego celu, który będziecie mieli postawiony, który byście chcieli osiągnąć w tym czasie, będzie też dawało wam po prostu radość i będzie powodem do tej radości. Może nawet jakiegoś małego świętowania, wiecie, z znajomymi, czy tam z bąbelkami i tak dalej. Plany, wasze przedsięwzięcia, czy może też nowe koncepcje, które by miały się pojawić. Mamy kartę księżyca, kartę sądu i ósemkę buław. Karta księżyca sugeruje troszkę, że będziecie się martwili jakąś sprawą, którą sobie postanowicie na ten miesiąc. To jest najczęściej tutaj mowa o jakimś takim planie, który może niekoniecznie jest związany z waszą pracą. Pamiętajcie o tym, że to raczej to jest to, co my chcemy robić, to jest to, co my tak poniekąd musimy robić, tak? Ale tutaj widzę, że może będzie stało pod znakiem zapytania jakieś wydarzenie, które byście chcieli, żeby miało miejsce, tak? Żebyście tutaj wagi chcieli, na przykład, nie wiem, chcecie pojechać sobie gdzieś, tak? Ale macie ustawiony termin, macie ustalony cel, ale potem w trakcie już tego miesiąca będziecie się martwili, czy to dojdzie do skutku. Ja zobaczę, czy jednak jest się czym martwić, i mamy tutaj szósteczkę buław, więc jest pytanie, jest odpowiedź. Szóstka buław mówi o sukcesie, o zwycięstwie. Więc moi drodzy, jeżeli będziecie faktycznie nawet jeszcze teraz we wrześniu albo w październiku właśnie martwili się tym, czy jakiś ten plan, który macie w tym czasie się powiedzie, on się powiedzie, tak? Czyli nawet jeżeli te obawy wasze wagi będą faktycznie jakoś ustanowione w sytuacji realnej, tak? Czyli będą miały podstawy po prostu, to najwyraźniej mimo tego nie ziści się ten problem, nie dojdzie do końca takiego negatywnego rozwiązania, a wręcz przeciwnie, będzie pozytywnie. Teraz tak, mamy jeszcze kartę sądu i mamy kartę ósemki buław. Ja bym powiedział, to może być powiązane z tą sytuacją, ale to może być też inna sprawa.
sprawa, którą w tym wypadku, w tym miesiącu, październiku wagi uda Wam się zakończyć. Uda Wam się doprowadzić jakąś sprawę do końca. Taką, która Wam troszkę ciążyła, która może była męcząca, może po prostu liczycie na to, że w końcu dojdzie do tutaj sytuacji, w której się ta sytuacja rozwinie, rozwiąże, może nie rozwinie, bo rozwiąże. I dzięki temu, tutaj karta sądu w połączeniu z ósemką buław mówi o tym, że może to otworzy Wam drogę do czegoś nowego i do zrealizowania czegoś konkretnego, takiego, czego może nie mogliście zrobić i nie możecie nadal zrobić, bo ta jedna sytuacja nie jest zamknięta, tak? Więc to też może sugerować, że na przykład zamykamy tą sprawę, na którą pracujemy, nad którą się martwimy i tak dalej. I w końcu, jak wiecie, to mamy za sobą, to możemy stwierdzić, ok, teraz mamy czas więcej, mamy więcej możliwości takich tych naszych zasobów ludzkich, wewnętrznych. Teraz dużo się mówi, że ludzie to zasoby, nie? Ja trochę nie lubię tego stwierdzenia, zasoby ludzkie, tak? To jakbyśmy byli, nie wiem, cegłówkami po prostu. Ale albo rudą żelaza. Ale dzięki temu, że macie więcej tej energii w sobie, możliwości, czasu także prawdopodobnie, będziecie wagi mogli się skupić na czymś innym i ruszyć z tym do przodu. Bardzo, bardzo fajnie. Teraz, kochani, mamy rozkład taki, który będę interpretował dwuetapowo, bo to jest rozkład na miłość w tym miesiącu, tak? Czyli pierwsza interpretacja będzie, jeżeli jesteście w związku wagi, tak? A druga, jeżeli jesteście na etapie poszukiwania, jesteście singlami. Mamy tu piąteczkę mieczy, zaczęło się troszkę niepokojąco, ale mamy też trójkę pucharów i mamy asa pucharów, więc fajnie, zobaczymy teraz wagi, jak to można odczytać. Pierwsza interpretacja dla osób, jeżeli jesteście w związku szczęśliwym, bądź może troszkę takim obecnie nie aż tak. Mam nadzieję, że szczęśliwym jednak. Kochani, no i wydaje się, że nie będzie aż tak źle. Piątka mieczy mówi o tym, że może dojść do pewnego nieporozumienia między wami a partnerem, partnerką. Może dojść do pewnego problemu. I teraz tak, ja zacząłem od nieporozumienia i jak najbardziej to może być coś takiego, że tutaj nawet może jakaś kłótnia będzie czy coś w tym stylu, ale może to być także problem. Piątka mieczy często mówi o problemie, trudności, która jest jednak obiektywna. Jest to coś takiego, co nie wynika ze złośliwości, tak? Dlatego, jeżeli będzie jakieś nieporozumienie, no to ono będzie właśnie tym nieporozumieniem, czyli nie do końca przełożeniem tej sytuacji tak, jak byśmy chcieli, jakbyśmy się chcieli dać zrozumieć i tak dalej. Więc nie doszukujcie się w takim momencie tego, żeby tutaj na przykład wasz partner, partnerka miał jakieś złe zamiary, złe myśli czy złe intencje. Okej. Może troszkę was poniesie, tutaj jakieś słowo padnie, jedno, drugie, to jedna rzecz, ale to będzie po prostu spowodowane, no nie wiem, tą gorącą chwilą, która w tym momencie będzie się działa, tak? Może zły dzień ktoś będzie miał i tak dalej. Więc tu nie doszukujcie się jakichś ukrytych, złych intencji i powodów. To jest jedna rzecz. Ale druga, i mi się wydaje, że piątka mieczy o wiele częściej o czymś takim mówi w tym kontekście. Ktoś z was, czyli najprawdopodobniej partner wasz, partnerka, będzie może miała jakiś problem ta osoba. Tak, piątka mieczy by wtedy wskazywała właśnie na jakąś trudność, przeszkodę, problem, z którą ta osoba będzie się borykała. Może przyjdzie jakaś niepokojąca wieść, smutna wieść, tak, coś takiego. I to, wiecie, to będzie was także dotykało, no bo jeżeli wam się partner, partnerka smuci z jakiegoś powodu, no to kochamy ją, tą osobę, tak, i chcemy, żeby jednak była szczęśliwa i martwimy się także z nią tą sytuacją. Więc tu w tym wypadku
przypadku będzie może taki moment, jakaś taka no, nieprzyjemna wiadomość, która i wy będziecie wtedy, wiecie, wy nie macie wtedy żadnej, nie wiem, sytuacji, żeby to was wpłynęło źle na waszą relację, wręcz przeciwnie, można być tą osobą, która wspiera, która pomoże, która wysłucha i to jest ważne w tym wypadku. Ja jeszcze trochę dopytam dokładnie, w którą stronę by tutaj miało to pójść. No właśnie, mamy kartę wisielca i to wskazuje bardziej na wiadomość jakąś taką, która będzie niepokojąca, nad którą trzeba będzie też się zastanowić, ewentualnie co z nią zrobić, ale też wydaje się, że w tym miesiącu jeszcze może będzie trudno podjąć jakieś konkretne działania, tak? Więc tu trzeba będzie poczekać na rozwój sytuacji, czyli najprawdopodobniej właśnie jakaś niepokojąca informacja. Niemniej, między wami, nawet jeżeli by miało dojść tutaj do jakiegoś niesnaski między wami, to bardzo szybko ten problem sobie wyjaśnicie, zażegnacie. Trójka pucharów mówi o radości, o czasie spędzonym razem ze sobą, który będzie was po prostu cieszył. No, więc dlatego twierdzę, że nawet jeżeli jest nieporozumienie, to szybko sobie z nim poradzicie, no bo jak można się razem ze sobą cieszyć, tak, spędzać ten czas i się radować z tego, jeżeli mamy jakieś nieporozumienie wiszące, ciche dni i tak dalej. To nie będzie miało miejsca aż tak długo wtedy na pewno. Także no, najwyraźniej uda wam się pocieszyć tą osobę, jeżeli tu będzie jakaś trochę niepokojąca informacja w jej sprawie. Więc jest czas naprawdę, gdzie wy razem go spędzając będziecie się cieszyli, będziecie radowali się na tą chwilę. Co więcej, mamy asa pucharów, który mówi po prostu o miłości, o uczuciu, o głębokim uczuciu, tak? To nie jest tylko zauroczenie, to jest w tym wypadku, jeżeli to jest związek, mówimy o długotrwałej relacji, to jest takie naprawdę ustanowione uczucie, które w tym wypadku no, będzie dawało się znać wagi, tak? Więc w tym wypadku w październiku możecie liczyć na wsparcie też tej drugiej osoby, może jakiś miły prezent, może naprawdę w takiej jednej chwili mile spędzony czas, gdzie poczujecie się kochani, tak? To wiecie, możecie czuć się kochani cały czas, przez miesiąc, to jest fajne, tak? To by było super, to jest idealny stan, do którego dążymy, ale też bardzo często może to być jedna konkretna chwila. I teraz, moi drodzy, jeżeli jesteście singlami, bo to był rozkład dla związku, dla trwałej relacji. I teraz tak, jeżeli jesteście singlami, szukacie kogoś, schodzicie na przykład na randki, tak, to tu, kochani, widzę, że okej, może być jedno niepowodzenie. Tak, czyli ta piątka mieczy w tym wypadku by wskazywała, że z kimś tam sobie pogadacie, załóżmy tam na tym telefoniku, umówicie się na randkę, pójdziecie na tą randkę, albo w ogóle nie pójdziecie, może ona nie dojdzie do skutku. Tutaj ta karta wisielca może troszkę na to wskazywać, że ta osoba będzie nas wodziła za nos, ale też no, zobaczycie, że to nie jest to, a niestety będziecie już mieli jakieś oczekiwania, tak? Czyli wani, no, mamy jakąś osobę, z którą pisujemy, i wydaje się fajna, na zdjęciach po prostu Adonis, czy tam Afrodyta, wszystko pięknie, ładnie, ale no ostatecznie no nie zachowa się ta osoba jakoś najlepiej i zobaczycie, że to nie jest dla was. Ale październik nie brzmi aż tak źle jednak, żeby tutaj poznać kogoś wartościowego. I teraz tak, ta trójka pucharów może wskazywać na to, że jeżeli faktycznie szukacie kogoś i na spotkaniu towarzyskim jakimś, może właśnie jakieś urodziny, może jakąś imprezę pójdziecie albo coś podobnego, będzie tu taka osoba, na którą będzie warto zwrócić uwagę. To jest pierwsza rzecz, o której może mówić trójka pucharów. Właśnie, że w takich okolicznościach tą osobę poznacie. Z drugiej strony jest tutaj także możliwość taka, że no okej, na tej randce się nie udało i pójdziecie na randkę z kimś innym i wtedy naprawdę świetnie czas spędzicie z kimś innym, kogo, z kim się umówicie, tak? Czy będziecie no, wchodzić w interakcję. No, to już zależy od was, jakie tam wy rzeczy robicie z innymi osobami, ale będzie fajnie, tak? Więc nie martwcie się, jeżeli będzie
pierwsze, jakieś potknięcie, jakiś problem, jakaś taka osoba, która może nie do końca jest trafna. Ale As Pucharów mówi może nie o tym, że od razu tutaj to głębokie uczucie się pojawi, tak? No bo to by było dziwne, jakby po jednym z pierwszych spotkań albo na początku waszej drogi od razu ktoś tam mówił kocham cię, tak? No okej, no może myśleć, że będzie tak to się, że tam uczucia się pojawiają i jest zauroczenie, ale tu na pewno ten As Pucharów mówi, że między wami a tą osobą będzie bardzo fajnie, tą nowo poznaną, czy tą, z którą się powoli teraz spotykacie i mile spędzacie czas, ale As Pucharów mówi o tym, że jest szansa wielka na osiągnięcie takiego uczucia, tak? Że z tą osobą naprawdę będzie mogło po was połączyć coś więcej, coś głębokiego, tak? To prawdziwe uczucie, o którym mówi As Pucharów. Dobra, przechodzimy dalej, moje drogie wagi i kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, otoczeniem ogólnie. Mamy kartę maga, mamy giermka buław i jest siódemka denarów. Karta maga. Wagi, jeżeli coś planujecie, może jakieś spóźnione urodziny chcecie tutaj wprowadzić, albo no normalne swoje urodziny także zorganizować, no to to wam się powiedzie, moje drogie wagi, tak? Naprawdę, naprawdę fajnie tutaj, jeżeli cokolwiek tylko chcecie z kimś zrobić, tak? Chcecie, nie wiem, pojechać na ryby, chociaż w październiku się chyba na ryby nie jeździ, ze swoim szwagrem. Może ze szwagrem chcecie zbudować coś. O, zawsze się z szwagrem coś fajnego buduje, ale no okej, okay, no żartuję. Jeżeli chcecie zorganizować spotkanie, umówić się na przykład ze znajomą, ze znajomymi, na jakąś kawkę czy coś, bo się dawno nie widzieliście, macie taki pomysł, idźcie tą drogą, bo naprawdę nie tylko się to powiedzie, ale i dojdzie do skutku, ale najwyraźniej dojdzie do skutku w fajnej formie, tak? Więc jeżeli naprawdę tam chcecie te urodziny swoje w październiku wyprawić, wagi, no to działajcie, będzie super impreza po prostu, baja bongo. I to jest to, o czym mówi tu mag, ale mamy także giermka buław i mamy siódemkę denarów i to jest dość ważne, bo w tym wypadku wydaje się, że z osobą, z którą jeszcze może nie tyle macie taki głęboki kontakt. Może też od dłuższego czasu, może z przyjacielem nie widzieliście się i ten kontakt był ostatnio ograniczony, czyli nie macie go aż tak, nie macie takiej zażyłości z tym kimś, takiej wielkiej, głębokiej zażyłości, tak? I teraz z tą osobą faktycznie zaczniecie rozwijać albo będziecie kontynuować, rozwijać głębszą relację, to wiecie, może jakiegoś znajomego, czy kolegę w pracy, czy koleżankę będziecie mieli, może w tej nowej pracy, którą zaczynacie, pojawi się ktoś taki i od razu będziecie widzieć, że jest jakieś porozumienie i będziecie faktycznie zmierzać w kierunku nie tylko takiego, wiecie, cześć na korytarzu, ale takiego no już czegoś więcej, pogłębianie relacji, tak? Giermek buław z siódemką denarów mówi o pogłębianiu takiej dość nowej relacji, takiej, która niekoniecznie jest już ustanowiona. Jeżeli jest ustanowiona, czyli to jest jakiś starszy przyjaciel, przyjaciółka, to tutaj musi być taki czas, kiedy przez dłuższy okres nie mieliście tej zażyłości i teraz chcecie wrócić do tego. To na przykład też jest bardzo dobry rozkład kart, jeżeli by było pytanie o relacje z wnukiem, z synem, córką, wnuczką, tak? Już nie będę ich odmieniał wszystkich po kolei wagi, ale no będziecie mogli na przykład mieć czas ze swoim wnukiem, no, będziecie się nim lub nią opiekować, tak? I będziecie budować tą relację, tak? Czyli rozwijać ją dalej tą babciną wnukową, czy właśnie jeżeli się pojawi, jeżeli macie dziecko, tak? To może z tym dzieckiem będziecie wiązać, tą więź tworzyć głębszą. Właśnie o coś takiego tu chodzi. Teraz, kochani, zapytamy karty o ważne wydarzenie. Mamy tutaj giermka buław, ok. Teraz także zapytamy o ewentualną przestrogę kart. Jest karta wisielca i mamy pomocny wpływ. Pomocny wpływ jest to karta rycerza mieczy. Więc zaczniemy od tego ważnego wydarzenia. Karta giermka
Buław mówi o tym, że najwyraźniej to będzie dość ważne wydarzenie dla was, tak? To budowanie, wydarzenie, to wiecie, może być długotrwałe wydarzenie, no jeżeli opiekujecie się na przykład tym wnukiem, weźmy ten przykład, to to jest coś, co trwa tydzień, więc nie można powiedzieć, że to jest jedno wydarzenie, nie? Ale wiecie, ten wpływ, ten motyw cały taki będzie najwyraźniej w tym miesiącu dla was bardzo ważny także. Pomimo tego, że tu inne ważne rzeczy się dzieją, ten także będzie miał dla was znaczenie. Odbudowanie tej relacji, czy zbudowanie nowej relacji z kimś dla was jednak ważnym, tak? Więc to będzie miało znaczenie. Jeżeli chodzi, kochani, o ewentualną przestrogę. Karta wisielna, którą tutaj mamy, ona może nawiązywać do tej sytuacji wisielczej, ale raczej nie. Powiedziałbym, że raczej nie. Chodzi bardziej o to, że jeżeli macie jakieś ważną rzecz, która was trapi, którą chcecie, żeby doszła do skutku, tak, to wisielec mówi, żeby się po pierwsze... I teraz trzeba znaleźć taki złoty środek, żeby się zastanowić, nie robić rzeczy zbyt szybko, ale też, żeby nie zwlekać w nieskończoność, tak? Karta wisielca w tym wypadku mówi właśnie o takim złotym środku tego, żeby jednak myśleć, tak? Nie działać zbyt tak hurra, wiecie, do przodu i szalejemy i lecimy na pałę, ale też, żeby nie wstrzymywać się z czymś za długo, bo możemy to stracić. Pomocnym wpływem w tym wypadku jest karta rycerza mieczy, który wskazuje, że raczej nie będziemy w stanie zwlekać zbyt długo. Najwyraźniej jakieś tutaj wydarzenie nas ponagli, więc wskazuje ten rycerz mieczy na to, że i tak będziemy mieli jakieś tutaj okienko czasowe i trzeba będzie stosunkowo szybko się tą sprawą zająć. Więc lepiej tutaj to chodzi bardziej o to, żeby nie zwlekać, tak? Żeby iść do przodu stosunkowo szybko, ale jednak z pomyśleniem. Czyli wiecie, ten złoty środek znaleźć w tej ważnej sprawie, która będzie was najwyraźniej tutaj się pojawi w ciągu października wagi. Tak? I wy będziecie wiedzieć, bo to będzie faktycznie taka sytuacja, na która będzie wymagała zastanowienia i trzeba będzie coś tu może sprawdzić, może kogoś popytać, może wiecie, jakieś inne rzeczy wprowadzić w ruch. Moi drodzy, moje kochane wagi, rozkład dla was na październik, na ten nadchodzący miesiąc. Ja jestem Kosma Jakowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam przewielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!